Gdonik doczekał się wreszcie monografii. Kto jest autorem tego dzieła? Autorem tego dzieła jest pan Tadeusz Kowalczyk, dyrektor, nasz mieszkaniec, mieszkaniec Gnojnika, a zarazem dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej. Długo czekaliście na tę monografię, bo poprzednia pochodzi sprzed ponad 20 lat. Tak, poprzednia także wspaniałego autorstwa i wspaniała książka, w której można się doczytać wielu fascynujących i bardzo ciekawych rzeczy o Gnojniku. Napisał ją ksiądz Stanisław Wiśniowski. No i teraz po 20 latach doczekaliśmy się, że ktoś podjął to dzieło i jakby rozszerzył to, co już tam jest ujęte. Pani przeglądała to dzieło już? Jeszcze nie. To jest troszkę owiane tajemnicą. Jest już w drukarni i drukuje się. Myślę, że no pierwszy to będzie widział chyba pan Kowalczyk. No i wszyscy pozostali. Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Gnojnik, a przede wszystkim mieszkańców Gnojnika na promocję książki Tadeusza Kowalczyka Gnojnik z dziejów wioski, która odbędzie się 5 maja o godzinie 16:30 w Domu Strażaka Gnojniku.